Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Księstwo Warszawskie. 8 lat marzeń o wolności. O jego utworzeniu mawiano jako czwartym rozbiorze Polski. Inni uważali je za pierwsze nowoczesne polskie państwo. Choć przetrwało ledwie 8 lat i nazywane było ledwie Księstwem Warszawskim, dawało nadzieję na odbudowę całego polskiego królestwa. Nim promyk ten zagasł, przydeptany butami uciekających z Rosji żołnierzy Wielkiej Armii Napoleona, potrafił zmienić się w całkiem spory ogień. Gdy książę Józef Poniatowski na czele polskiego wojska najpierw stoczył heroiczną walkę z armią austriacką o raszyńską Groblę, a później zajął Galicję wraz z Krakowem. Nic dziwnego, że część historyków nazywa je małym państwem wielkich nadziei. Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski z serii Tysiąc lat prześwietlenie. Tym razem historyczny rentgen skierujemy na czasy napoleońskie i zalążek polskiej niepodległości. Czy Księstwo Warszawskie było państwem polskim? Czy dla Napoleona sprawa polska to była tylko kwestia dyplomatyczna i karta w doraźnej politycznej grze? Czy realnie planował odtworzenie państwa polskiego? Czy wreszcie nie warto było, kierując się politycznym realizmem, porzucić w odpowiednim momencie cesarza Francuzów i związać się z Rosją? Sprawdzimy też, czy potencjalna łapówka miała wpływ na późniejszy kształt księstwa. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała ta namiastka Polski i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy ten eksperyment, niewielkie państwo wciśnięte między trzech potężnych i zajadłych wrogów, miał w ogóle szansę powodzenia. Część pierwsza. Tylża, czyli zawiedzione nadzieje. Tylża. To niewielkie miasto. Pewnie nigdy nie zaistniałoby w historii i świadomości Polaków, gdyby nie zawarty tu traktat pokojowy. Była twierdza Krzyżaków i jej okolice na kilka letnich tygodni 1807 roku zamieniły się w centrum polityczne ówczesnego świata. To właśnie tu Francuzi, Rosjanie, w asyście pobitych Prusaków, decydowali o nowym podziale Europy. By nie urazić ich cesarskich majestatów, spotkania między Napoleonem i Aleksandrem odbywały się nie w samym mieście, ale na środku Niemna, na zacumowanej tratwie. Bez względu na to, czy na wodzie, czy na stałym lądzie, to właśnie tu, na terenie dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego, w miasteczku, które obecnie nosi nazwę Sowieck, narodziło się Księstwo Warszawskie. Nim jednak usłyszymy pierwszy krzyk niemowlęcia, przyjrzyjmy się warunkom, w jakich przyszło na świat. Bo był to świat zmieniający się niezwykle dynamicznie, głównie za sprawą ojca chrzestnego noworodka, Napoleona. Cesarz Francuzów po wielu zwycięskich kampaniach, w tym słynnej bitwie trzech cesarzy pod Austerlitz w 1805 roku, rozdawał karty. Pokonana Austria skurczyła się znacznie. Królestwu Włoch oddała Wenecję, Istrię i Dalmację. Jej terytorium uszczypiło się też o Szwabię i Tyrol. Ponadto straciła tradycyjne wpływy w państwach niemieckich. Utworzono Związek Reński, którego protektorem, a jakże, został Napoleon. Bóg wojny, jak określali go nie tylko pochlebcy, podporządkował sobie pół Europy, od Holandii po Neapol. Nowy polityczny krajobraz uwierał wielu, tym bardziej, że francuski władca niekoniecznie dotrzymywał obietnic. Tak było choćby z Prusami, którym obiecał brytyjski wówczas Hanower. Urażeni niedotrzymaniem słowa, najpierw zażądali wycofania się Francuzów z areny, a później, zapewniwszy sobie wsparcie Rosji, zainicjowali konflikt. Na pochybel. Tyle, że nie swoim wrogom, lecz sobie. Napoleona do wojny długo nie trzeba było namawiać. Pruską armię rozgromił w dwóch bitwach, pod Jeną i Auerstadt. Zajął Berlin, a później Poznań i Warszawę. W czerwcu ponownie pobił armię pruską, pokonał też wojska rosyjskie i mógł zgodzić się na rozmowy pokojowe. A w Polakach ożyły nadzieje na odtworzenie Królestwa Polskiego. Tylżycki noworodek pierwsze oznaki życia dawać zaczął jeszcze przed zawarciem traktatu. Ogromna w tym zasługa dwóch wybitnych Polaków, generała Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. Tak, tak, tych od Mazurka Dąbrowskiego. Oni nadzieję we francuskim wodzu pokładali już od dawna, wszak dekadę wcześniej sformowali we Włoszech legiony polskie, które towarzyszyły Francuzowi na wielu polach bitwy. Napoleon wezwał Dąbrowskiego do Berlina pod koniec października 1806 roku, a ten do pomocy dobrał sobie Wybickiego.
Win-win. Tak z angielska mówi się dzisiaj o tego typu układzie. Polacy wiedzą, że bez zewnętrznej interwencji Polski nie odbudują. Cesarz narażony na wojnę z Rosją na obcym terenie, o słabej infrastrukturze i z dala od własnego zaplecza, a co gorsza zimą, potrzebuje wsparcia miejscowych. Efektem wizyty u Napoleona była wydana przez polski tandem odezwa wzywająca do mobilizacji sił, poparta pełnomocnictwem cesarza do tworzenia władzy i wojska. Autor i bohater tytułowy polskiego hymnu rzucili się w wir pracy. Szybko znaleźli sojuszników. Dołączyli do nich m.in. twórcy Konstytucji 3 maja, w tym marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski. Już pół roku przed traktatem w Tylży ziemie II i III zaboru pruskiego miały polską administrację i armię, a także namiastkę władzy, komisję rządzącą. Nadzieje na odrodzenie państwa polskiego były wielkie, mimo że Napoleon jak ognia unikał jasnych deklaracji, pozostając przy mglistych obietnicach. Wystarczy zresztą posłuchać. Czy tron Królestwa Polskiego zostanie przywrócony i ten wielki naród odzyska swoją egzystencję i niepodległość? Bóg jeden, który trzyma w ręku cały splot wypadków, może rozstrzygnąć ten wielki problem polityczny. Na wielkiej europejskiej szachownicy, przy której zasiadł Napoleon, Polacy i ich aspiracje pełnili rolę znaczącego, ale jednak pionka. A głównym ich atutem było strategiczne usytuowanie. Planów na tę akurat partię cesarz miał kilka. Austriakom ofiarował Śląsk w zamian za Galicję, która mogłaby zostać włączona do państwa polskiego. W innym rozdaniu Prusom za odstąpienie Rosji oferował zwrot ziem polskich. Zaś pragnąc pozyskać do swoich planów Persję, pisał do szacha. Warszawa, w której przebywam, była stolicą wielkiego państwa, które swojego czasu dominowało nad Rosją i które w pewnym momencie może jeszcze odzyskać swoją świetność. Ale o ostatecznym rozmiarze państwa dla Polaków być może zadecydowały wcale nie kwestie wzniosłe czy polityczne, lecz skąpstwo lub niechęć do łapówek. Ponoć minister spraw zagranicznych Francji, tyleż słynny co przekupny Karol Maurycy Talleyrand, dawał sygnały, że podarunek w formie 7-10 milionów mógłby sprawie polskiej ogromnie pomóc. Komisja rządząca koperty jednak nie naszykowała. Nad czym później ubolewał Stanisław Kostka-Potocki. Tak, tak, panie. Mielibyśmy i Prusy Królewskie, i Warmię, panie. I Gdański, i Białystok, i Śląsk, panie. A później i obie Galicje. A z takim krajem, panie, mając, panie, 200 tysięcy wojska i fortece, bylibyśmy, panie, przez całą Europę poważani. Formalnie nowe państwo powstało w lipcu 1807 roku na mocy traktatu Napoleona z królem pruskim. Prowincje, których zrzekł się jego królewska mość król Prus, znajdą się w posiadaniu z wszelkim prawem własności i suwerenności jego królewskiej mości króla Saksonii pod nazwą Księstwa Warszawskiego, rządzącego się konstytucjami, które zapewniając wolności i przywileje dla mieszkańców rzeczonego księstwa, ze spokojem będą zasięgały rady państw sąsiednich. Zapisano w traktacie pokojowym. Car Aleksander z Tylży wyjeżdżał względnie zadowolony. Przynajmniej nie będzie Polski, tylko śmieszne księstwo warszawskie. Pisał w liście. Z tego samego powodu zgoła odmienne nastroje zapanowały wśród Polaków. Noworodek nie spełnił ich nadziei. W miejsce oczekiwanego rosłego bobasa pojawiło się herlawe i karłowate niemowlę. I to pod zmienionymi, znacznie mniej zaszczytnymi imionami. Kadłubowe państewko miało powierzchnię ledwie nieco ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Było 7 razy mniejsze od Rzeczpospolitej Przedrozbiorowej. Obejmowało Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze w całości, a Pomorze, Podlasie i Suwalszczyznę w części. Z Poznaniem i Warszawą na osi wschód-zachód oraz Częstochową i Bydgoszczą na południu i północy. Z wąskim językiem wysuniętym na północny wschód, sięgającym niewiele dalej niż Suwałki. Na jego terenach zamieszkiwało ledwie 2,6 miliona osób. Nie tak wyobrażali sobie Polacy powrót własnego państwa. W kraju nie zabrakło ostrych opinii. Traktat określano nawet jako... Czwarty, niejako podział nieszczęśliwej Polski, pokrzywdzonej z ręki samego dobroczyńcy i wskrzesiciela jej ułamku. Pomruk niezadowolenia przeszedł przez walczące u boku Francuzów polskie oddziały. Wielu oficerów polskich, zapomniawszy, że wykonali przysięgę wierności cesarzowi, poważają się po oberżach i miejscach publicznych schadzek.
używać słów nieprzyzwoitych i wyrazów uwłaczających powinnego temuż monarsze uszanowania. Pisali świadkowie. Dlaczego Napoleon postanowił okroić marzenia Polaków i czy nie okazało się to strategicznym błędem? Posłuchajmy historyka Łukasza Sobechowicza z Muzeum Historii Polski. Wielu Polaków w 1807 roku postrzegało powstanie Księstwa Warszawskiego jako zdradę polskich interesów narodowych, ale musimy pamiętać, że Napoleon, podpisując traktaty pokojowe w Tylży, realizował francuskie interesy narodowe. A w interesie Napoleona latem 1807 roku było zakończenie najkrwawszej, jak dotąd, kampanii wojennej w jego karierze. Napoleon przez długi czas starał się unikać wiążących deklaracji. Nie obiecywał Polakom, którzy go wspierali, żadnych konkretnych rozwiązań ustrojowych. Nie obiecywał, w jakich granicach odbuduje państwo polskie, ponieważ uważał, że kontrola nad ziemiami zaboru pruskiego jest cenną kartą przetargową w negocjacjach z Prusami i Rosją. I rzeczywiście latem 1807 roku to Rosjanie bardzo oponowali przeciwko pomysłowi odbudowy państwa polskiego. Uważali bowiem, że jeżeli państwo polskie powstanie, nawet na ziemiach zaboru pruskiego, to będzie ono stanowiło wielkie zagrożenie dla stabilności wewnętrznej Imperium Rosyjskiego. Bowiem oczywiste byłoby, że takie nowo powstałe państwo dążyłoby do odzyskania pozostałych ziem polskich, do odzyskania zaboru rosyjskiego i austriackiego. Z tego też względu Napoleon nie zdecydował się na to, by odbudować państwo polskie i wymyślono pewne rozwiązanie połowiczne, to znaczy stworzono byt, powołano do istnienia byt, który nigdy wcześniej nie istniał, który nazwano Księstwem Warszawskim. Co oczywiście z jednej strony realizowało francuski interes narodowy, to znaczy powstało państwo satelickie, które od wschodu zabezpieczało interesy cesarstwa francuskiego, a z drugiej strony car Aleksander mógł twierdzić, że ten nowy byt polityczny nie stanowi wprost zagrożenia dla Imperium Rosyjskiego. Decyzje zapadły wysoko nad głowami Polaków. Nawet jeśli z kwaśnymi minami, Polacy musieli zaakceptować stan faktyczny. Do Drezna, gdzie rezydował Napoleon, została wysłana 8-osobowa delegacja z członkami komisji rządowej w składzie. Do spotkania z Bogiem Wojny doszło 19 lipca i znów niewiele potoczyło się po myśli Polaków. Napoleon zbytniej cierpliwości do posłów nie wykazał. Argumentów do końca nie wysłuchał. Na sugestie, by państwu nadać konstytucję podobną do tej z 3 maja, odrzekł. Dziś wam trzeba dać inną konstytucję. Główne jej założenia podyktował, przechadzając się po pokoju. I miało mu to zająć ledwie godzinę. Obecny na spotkaniu król Saski ponoć jedynie jęknął. Wyznaję, tak prędko cesarz dyktował konstytucję, że nie mogłem jej zrozumieć. Posłowie próbowali jeszcze interweniować u cesarskiego ministra, ale i to, jak relacjonował jeden z posłów, nie przyniosło zbytniego skutku. Uważaliśmy wiele odmian dla nas nie bardzo przyzwoitych. Z popraw zaś w czasie pierwszego czytania czynionych żadnej umieszczonej nie znaleźliśmy. Chociaż minister zdawał się na nie w ten czas zgadzać. Na koniec trzeba było podpisać. Napoleon dokument parafował 22 lipca i wyjechał do Paryża. Konstytucja złączyła księstwo Unią Personalną z Saksonią. Królowi nadała władzę autorytarną. Rząd jest w osobie króla. On sprawuje w całej swojej zupełności urzędowania władzy wykonawczej. Przy nim jest prawopoczątkowanie. Do tego zwięzły dokument wprowadzał m.in. wolność osobistą oraz równość wszystkich wobec prawa. W grudniu sprecyzowane zostały prawa chłopów. Odtąd każdy mógł osiedlić się gdzie chciał. Tyle, że w takiej sytuacji chłop musiał zostawić miejscowemu dziedzicowi cały majątek, a wobec tych, co pozostali na wsi, nie zniesiono pańszczyzny. Chłopom zdjęto z nóg kajdany, ale razem z butami. Podsumowano szybko owo prawo. Wyjścia nie było. Był za to czas, by zacząć robić dobrą minę do nie najlepszej gry.
Wszystko tu toczyło się błyskawicznie. Ledwie 6 dni po podpisaniu konstytucji tymczasowa komisja rządząca wydała obwieszczenie. Rodacy, lubą w ścieśnionych zostajemy granicach. Rządca jednak wielkiej części świata, zajęte jedynie szczęściem ludu, który przez moc oręża swego oswobodził, nadając nam konstytucję, miał na względzie to wszystko, co najmilszem być mogło przodkom naszym. Dom Saski jest znowu panującą u nas dynastią. Język ojców naszych, któryśmy z taką starannością, jak ostatnią narodowego życia iskierkę zachowywali, jest nam na zawsze przywrócony. Rodacy jedynie urzędy obsiądą. Nowe państwo nie tyle znacznie odbiegało od aspiracji Polaków, ile kompletnie różniło się od tego, które pamiętali mieszkańcy Rzeczpospolitej. Trudno się dziwić, że nie wszyscy gorliwie wskoczyli w buty napoleonistów. Książę Józef Poniatowski, przyszła heroiczna i tragiczna legenda napoleońskich wojen, po traktacie w Tylży długo wahał się, co robić. Wszystkich tu magnatów poruszyłem. Jeden książę Józef zawsze powiada, że się nie ruszy, dopóki cesarz króla nam nie da. Dałem mu 1000 dowodów, żeby organizował tu siłę zbrojną. Zgoła 3 godziny gadałem. Nie wiem, co to za skutek weźmie. Pisał w liście Wybicki do Dąbrowskiego. Ostatecznie bratanek ostatniego króla włączył się do budowy księstwa, przejmując jego armię. Tak pisał książę do jednego z francuskich dowódców. Więcej liczyć na tych, którzy jak my decydują się po dojrzałej rozwadze, niż na kilku zapaleńców, którzy nie mają nic do stracenia, a wobec cienia niebezpieczeństwa ukryliby się lub uciekli. Choć złych języków nie brakowało, a niektórzy współcześni przypinali mu najgorsze łatki, lekko ducha, bawidamka, nieprawdziwego Polaka, a wręcz półAustriaka, a nawet chwilami zdrajcy, nie rzucił książę słów na wiatr. Mało kto wówczas postawiłby na to złamanego szelonga, ale książę Józef właśnie zaczynał budować swoją wielką legendę. Legendę bohatera, jakich w polskiej historii wcale nie tak dużo. Część 2. Księstwo w budowie. Ponure nastroje powoli ustępowały. Duch publiczny poprawia się z dnia na dzień, oceniał jeden z Francuzów, aczkolwiek powszechnie uważano, iż w napoleońskiej Europie trudno o trwałe rozwiązania. Wojna wciąż wisiała w powietrzu, w czym utwierdzał Polaków sam Napoleon. Wiem, że Polacy są niekontenci, ale interesów Francji kompromitować dla was nie mogłem. Mówił podczas audiencji Wybickiemu i Potockiemu, po czym? Wziąwszy kapelusz, łamał go w ręku, mówiąc: to się wszystko tak jeszcze połamie. Nim jednak cesarz znów zabierze się do łamania Europy, wsiądźmy do karety króla Fryderyka Augusta, która niespiesznie zmierza w stronę Warszawy. 18 powozów, poprzedzonych przez niezliczone wozy z zaopatrzeniem, do stolicy dojechało pod koniec listopada. Miasto przywitało władcę entuzjastycznie, bito z armat i w dzwony, tłumy wyległy na ulice. Król wiele nie zmienił. Szefem rządu pozostał Małachowski, wojska Poniatowski, a sprawiedliwości Felix Łubieński. Generalnie król wielkiej miłości nie zdobył, ale szacunek już tak. Choćby z rzeczeniem się należnej mu kwoty 3 milionów złotych, które przekazał na nieuchronne potrzeby państwa, w tym zaopatrzenie wojska. Rząd natomiast zabrał się do organizowania państwa. Zadanie było karkołomne. Należało budować wszystko od początku, od narzuconego na wzór francuski systemu prawnego, słynnego kodeksu Napoleona, przez centralizację państwa, tworzenie struktur administracji, sądownictwo, po oświatę. Do tego dochodziły ogromne wydatki na armię. Nieprzypadkowo wielu historyków nazywa księstwo pierwszym nowoczesnym państwem na ziemiach polskich. Zupełnie odbiegającym zarówno od kraju złotej wolności, jak i modelu ustanowionego przez Konstytucję 3 maja. Jakie to państwo było? Posłuchajmy historyka Łukasza Sobechowicza z Muzeum Historii Polski. Był to pomysł samego Napoleona, który w tym czasie przecież przebudowywał całą Europę środkową i zachodnią i we wszystkich tworzonych przez siebie nowych państwach zaprowadzał podobne rozwiązania ustrojowe. W lipcu 1807 roku w Dreźnie Napoleon na spotkaniu z polską delegacją
podyktował konstytucję księstwa warszawskiego. Konstytucja ta wprost realizowała pomysły ustrojowe, które funkcjonowały już w napoleońskiej Francji. To znaczy, po pierwsze, tworzyła ona państwo scentralizowane o bardzo silnej władzy wykonawczej z władzą ustawodawczą, Sejmem, ale kompetencje Sejmu zostały znacznie ograniczone, co było szczególnie widoczne w Polsce, która miała bardzo bogate tradycje parlamentarne. Na pewno dla wielu Polaków rażące było to, że w zapisach konstytucji bardzo rzadko odwoływano się do przeszłości i kultury politycznej wypracowanej w danej Rzeczypospolitej, czego przykładem był na przykład podział kraju na departamenty, a nie województwa, a na czele tych departamentów stali prefekci. Druga kwestia, którą warto poruszyć, to rozbudowana administracja, tak centralna, jak i terenowa, opartą o zawodowych urzędników. Administracja ta była powszechnie uważana za zbyt liczną, pochłaniającą, zbyt drogą w utrzymaniu i zbyt daleko ingerującą w życie poddanych. Z tego punktu widzenia Księstwo Warszawskie było pierwszym nowoczesnym państwem polskim. Wprowadzenie nowych porządków nie obyło się bez tarć, nawet w elitach władzy. Małachowski na przykład ścierpieć nie mógł kodeksu Napoleona i być może właśnie z tego względu podał się do dymisji. Zaś powołana przez Fryderyka Augusta deputacja wskazywała na zbyt mocne rozbudowanie administracji, które... przechodzi wszelką miarę, wszelkie znane w tym względzie stosunki. Przechodzi więcej niż w trójnasób liczbę oficjalistów rządu austriackiego, któremu zbytnią ich mnogość za główną poczytywano wadę. Podobne wnioski zgłaszała opozycja, która szacowała liczbę urzędników na 9 tysięcy i zarzucała, że zatrudnia się wszystkich prawie pisać umiejących. Do tego obywatele mieli być zagubieni w nowym... labiryncie praw, do naszego narodowego charakteru, gospodarstwa krajowego i stopnia cywilizacji niestosownych. Nie da się też zapomnieć o niezbyt lekkiej ręce tych, którzy wolność księstwu podarowali. W Warszawie rezydował marszałek Louis Nicolas Davout, a wraz z nim kilkudziesięciotysięczna francuska armia. O ile marszałek Davout znany był z uczciwości i sprawiedliwości, co prawda dla wojska bezwzględnie żądające aprowizacji, ale ludność chroniące od rabunku, to już francuski rezydent w księstwie, zaledwie 26-letni Etienne Vincent, coraz bardziej chciał nam stakelbergować, pisał Wybicki, nawiązując do ambasadora rosyjskiego, którego brutalne działania doprowadziły do zatwierdzenia przez Sejm pierwszego rozbioru Polski. Choć Vincent szybko został odwołany, to jego następca też ingerował w sprawy księstwa. Zresztą sam Davout potrafił też wezwać na dywanik ministrów księstwa, a podczas spotkań, jak notował Niemcewicz, jak grat leciały obelgi na wszystkich. Potrafił nawet zagrozić prezydentowi rozstrzelaniem. Dodatkowo księstwo przez początkowe miesiące zmagało się z permanentnym kryzysem gospodarczym i finansowym. Pierwszy związany był m.in. z blokadą Anglii, co spowodowało zamknięcie rynków zbytu dla polskich produktów. Drugi, choćby z utrzymaniem własnej armii, które pochłaniało ponad połowę budżetu. Do tego Napoleon nakazał rozbudowę twierdz. Polacy musieli wziąć też na siebie część kosztów utrzymania armii francuskiej. Ale to wszystko były tylko drobne niedogodności w porównaniu z tym, co spadło na księstwo w 1809 roku. Część trzecia. Od Raszyna po Kraków. Wojna z Austrią. Armia austriacka została odbudowana i zreformowana. Główny dowódca, arcyksiąże Karol, miał do dyspozycji 300 tysięcy bagnetów i szabel. Rękawice Napoleonowi Austria rzuciła na początku 1809 roku. Długa habsburska tradycja mówiła, że nim pośle się w bój żołnierzy, najpierw w drogę ruszyć muszą dyplomaci. Ci spisali się na medal, doprowadzili do powstania kolejnej, piątej już koalicji antyfrancuskiej z Wielką Brytanią, Hiszpanią i Portugalią. Wojskowi tymczasem opracowali plan uderzenia. Główny atak miał pójść na Bawarię, potężny również w stronę Włoch czy Dalmacji. Do ataku na księstwo wyznaczony został korpus dowodzony przez arcyksięcia Ferdynanda, a działania miały być jak rwący potok. Szybkie, nagłe, stanowcze. Według arcyksięcia Karola miało to być zadanie proste. Tak pisał do swojego stryjecznego brata.
Pańskim zadaniem jest zdobyć Warszawę i unieszkodliwić Polaków. Atak nastąpił 15 kwietnia. Granice księstwa przekroczyła 31-tysięczna armia. Bóg wojny dotąd rzadko się mylił, ale tym razem się przeliczył. Napoleon do końca uważał, że Austriacy nie podzielą swoich sił, bo osłabiłoby to ich główne uderzenie. Do tego, według niego, uderzenie na księstwo musiało spowodować konflikt z Rosją, związaną z Francją przymierzem. Tyle, że Aleksander, delikatnie mówiąc, nie okazał się zbyt lojalnym sojusznikiem. Co prawda formalnie zaatakował Austriaków, ale faktycznie tylko pozorował działania. Księstwo znalazło się w skrajnie trudnej sytuacji. Kilka miesięcy wcześniej Warszawę opuściły wojska francuskie, które pomaszerowały do Niemiec. Do tego kilkutysięczny polski korpus już od dłuższego czasu walczył w Hiszpanii, a dwa pułki zostały wysłane do ochrony Gdańska. Książę Józef do dyspozycji miał ledwie 18 tysięcy żołnierzy, z czego do walki wprowadzić mógł około 14 tysięcy żołnierzy, w tym około 1000 artylerzystów i piechurów saskich. Sojuszników, jak się okazało wkrótce, mocno niepewnych. Rwący austriacki potok dotarł pod Warszawę ledwie w 4 dni. Poniatowski nie wierzył w skuteczną obronę samego miasta ze względu na szczupłość sił oraz przestarzałe i zaniedbane fortyfikacje. Wyprowadził więc swoją armię pod Raszyn. Tu łączyły się trakty z Wrocławia i Krakowa i Austriacy musieli nimi podążać. Miejsce do obrony było idealne. Dookoła stawy i bagna, a po środku grobla. Poniatowski obsadził główną drogę oraz przesmyki wiodące między Mokradłami. Polakom sprzyjała też pogoda. Odwilż przyszła wyjątkowo późno i nawet zwykle suche drogi zamieniły się w grzęzawiska. Bitwa. Austriacy byli pewni zwycięstwa. Przewagę mieli miażdżącą. Ferdynand dysponował armią złożoną z 21 tysięcy piechoty i 4 tysięcy jeźdźców. Książę Józef dowodził wojskiem znacznie mniejszym, liczącym 8,5 tysiąca piechurów i 3 tysiącami jazdy. Bój zaczął się o 15. Austriacy ponawiali ataki, Polacy je odpierali, często bohatersko. Spychani z grobli wdzierali się na nią z powrotem. Gdy sytuacja stała się szczególnie dramatyczna, z konia zsiadł sam książę Józef. Za mną, bracia! Krzyknął i pieszo, z nieodłoczną fajką w zębach, ruszył do ataku na bagnety, wzniecając dodatkowy zapał wśród żołnierzy i jednocześnie tworząc fundamenty swojej przyszłej legendy. Ostatecznie samej grobli utrzymać się nie udało. Austriacy zajęli ją około 18. Tyle, że kolejnej linii obrony w Raszynie, mimo ataków powtarzanych aż do 22, zdobyć nie zdołali. Co ważniejsze, polskie wojsko nie utraciło możliwości dalszej walki. W bitwie poległo około 450 polskich i 2,5 tysiąca austriackich żołnierzy. Tyle, że sytuacja, choć daleko od rozstrzygnięcia, nadal dla księstwa nie była dobra. Tym bardziej, że chwilę po bitwie z placu boju odszedł kontyngent saski. Ale plany austriackiego Blitzkriegu też się posypały. Paradoksalnie obie strony obawiały się oblężenia Warszawy. Austriacy przewidywali wielotygodniowe walki lub krwawy szturm. Polscy wojskowi nie wierzyli w możliwości obronne miasta. Zostały więc negocjacje. Poniatowski został zaproszony do kwatery Ferdynanda, gdzie odrzucił propozycję kapitulacji i porzucenia Napoleona. Za to po naradzie z generałami Henrykiem Dąbrowskim i Józefem Zajączkiem oraz rezydentem francuskim podjął jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w życiu. Lękam się, czy nie podpisałem swojej niesławy, podsumował. O co chodziło? Poniatowski zgodził się na oddanie bez walki stolicy w zamian za możliwość bezpiecznej ewakuacji. Austriacy zobowiązali się też nie nakładać na warszawiaków kontrybucji, a rannym żołnierzom po wyleczeniu nie przeszkadzać w powrocie do oddziałów. Do tego w rękach polskiej załogi miały pozostać umocnienia Pragi. Zdrajca i sprzedawczyk. Takie okrzyki wściekłych warszawiaków żegnały Poniatowskiego, gdy opuszczał stolicę. Przypomnijmy, książę Józef nigdy nie cieszył się specjalnym zaufaniem Polaków. Do tego był przecież bratankiem Stanisława Augusta, powszechnie uważanego wówczas za wiarołomcę. Niedaleka przyszłość pokazała, że książę Józef podjął jedyną słuszną decyzję, a historia wystawiła mu zupełnie inny rachunek. Warszawę opuścili też ministrowie, którzy przenieśli się do Torunia. Francuzi natomiast przez Poznań udali się do Niemiec.
Rada Stanu, czyli cywilny rząd, w chwili próby nie stanął na wysokości zadania. Rozumieliśmy długo, że poległa pod Raszynem. Żyje przecież, ale jeszcze się jąka, nie mogąc przemówić wyraźnie. Ironizował jeden z generałów. Sytuacja armii całego księstwa nie była jednoznaczna. Oddanie Warszawy bardzo źle zadziałało na morale mieszkańców państwa. Pojawiły się nawet pogłoski o klęsce pod Raszynem. Za to sytuacja strategiczna wojska była dobra. Armia oderwała się od Austriaków, miała zaplecze w fortyfikacjach Modlina czy Pragi. Można też było uzupełnić, a nawet powiększyć wojsko i spokojnie zdecydować, co do dalszych działań. Paradoksalnie, w znacznie gorszej sytuacji znalazł się arcyksiąże Ferdynand. Tłusty kąsek, jakim była Warszawa, stanął mu w gardle. Nie mógł już użyć całych sił do działań ofensywnych. Nie mógł przecież zostawić stolicy bez opieki. Do tego nie miał jak ścigać polskiego wojska. Nie mógł przedostać się przez szeroko rozlaną Wisłę. Atak na Pragę został odparty. Nie powiodły się też próby zbudowania mostu w okolicach Warszawy. Austriacy stracili przyczółek na prawym brzegu po bitwie w okolicach miejscowości Góra Kalwaria. Poniatowski miał więc na razie wolną rękę i stanął na rozdrożu. Przed sobą i swoją armią widział dwie drogi. Odwrót do Gdańska lub rajd na Galicję. Tę drugą opcję już wcześniej sugerował mu Napoleon, a teraz doradzał Dąbrowski. Poniatowski podjął rękawice. Zdecydował się na opcję ofensywną. Co nie spodobało się defensywnej Radzie Stanu? Ta skarżyła się w liście do króla Fryderyka, że postanowienia księcia... Nie tylko nie jest na ten moment użytecznym dla kraju naszego, ale go z najmocniejszej ogołaca strony. Jakże myliła się Rada. Rajd był pasmem triumfów i to praktycznie bez walki. 10 maja zajęty został Lublin, tydzień później zdobyty Sandomierz. Po kolejnych 3 dniach Polacy opanowali Zamość. Tempo było tak szybkie, że Austriacy wpadli w popłoch. Na wieść o zbliżeniu się wojsk do Lwowa opuścili miasto. Wkroczyło do niego 17. Tak, tak, 17 polskich żołnierzy. Wszystko to w atmosferze ogromnego entuzjazmu ludności Galicji. Całowano orły polskie na kołpakach. Całowano konie i ludzi. Znoszono jadło, opoje, obroki. Relacjonowali żołnierze wejście do Lwowa. Podobne sceny odbyły się też w innych miastach. Tyle, że na błękitnym niebie nie brakowało też czarnych chmur. Austriacy zrozumieli powagę sytuacji. Na początku czerwca opuścili Warszawę i pomaszerowali w stronę Galicji, po drodze bijąc kilkutysięczny korpus generała Zajączka. Do tego Poniatowski nie mógł liczyć na pomoc teoretycznego sojusznika. 30-tysięczny korpus Rosjan prowadził tak zwaną bezkrwawą wojnę, unikając jak ognia spotkania z armią austriacką. Co więcej, tuż po zajęciu Lublina w ręce Polaków trafił przechwycony list od rosyjskiego generała do arcyksięcia Ferdynanda. Dowódca gratulował zajęcia Warszawy i deklarował chęć wspólnej walki przeciw Polakom. Austriacy znów zajęli Sandomierz, a także na kilka dni Lwów. Tylko po to, by przekazać go Rosjanom. Gdzie dwóch się bije. Wedle tego przysłowia działała armia cara, zajmując coraz większe obszary Galicji. Budziło to nawet obawy wśród Austriaków. Ostatecznie losy polsko-austriackiej wojny rozstrzygnęły się z dala od Galicji. Na początku maja Napoleon zajął Wiedeń. 2 miesiące później rozgromił Austriaków pod Wagram, a 12 lipca arcyksiąże Karol został zmuszony do zawarcia rozejmu. Wiedział już Poniatowski, co się święci. Linia frontu często zamieniała się wówczas w stałą granicę. Z kopyta ruszył więc do Krakowa i pod jego murami stanął w połowie lipca. Austriacy próbowali jeszcze sztuczek. Poprosili o krótki rozejm. Dzięki temu udało im się przekazać miasto Rosjanom. Liczyli, że Poniatowski samowolnie nie zaryzykuje wojny z carem. Przeliczyli się. Gorący temperament Poniatowskiego znów dał o sobie znać i znów przyniósł korzyść. Zastępującym mu drogę rosyjskim żołnierzom książę Józef nakazał: otworzyć sobie przejście, potrącając koniem tych, którzy mi drogę zastępowali. Dowódca dał przykład, a Polakom 2 razy tego nie trzeba było powtarzać. Gdy wojsko polskie wchodziło w bramę floriańską, zastało już w tejże bramie oddział kozaków rosyjskich, których oficer oświadczył,
że bez pozwolenia swego generała Sieversa do miasta nikogo puścić nie może. Zniecierpliwieni żołnierze pułku drugiego ułanów, natłoczywszy swymi końmi wspomnianych kozaków, otwór w bramie zrobili. Kraków był w polskich rękach, a jeśli chodzi o powitanie, nie okazał się gorszy od innych polskich miast. Każden z ułanów z biało-czerwonym proporcem był ówcześnie co najmniej półbożkiem dla cisnących się zewsząd mieszkańców. Patriotyczni krakowianie zwozili furami żywność i napitek dla żołnierzy lub z płaczem błagali o przyjęcie kwatery. Śpiewom radosnym uniesieniom, przechodzącym czasem to w płacz serdeczny, a czasem w wzniosłą o przyszłość ojczyzny modlitwę, nie było granic. Wspominał dyrektor policji. Zajęcie Krakowa w praktyce zakończyło działania wojenne także na tym froncie. A 14 października w Szendrun podpisany został traktat pokojowy. Dla Polaków był to traktat niezwykle korzystny. Księstwo powiększyło się o połowę do ponad 150 tysięcy kilometrów, a w jego granicach znalazły się m.in. Kraków, Lublin, Kielce, Sandomierz, Zamość czy Radom. Liczba ludności wzrosła do 4,3 miliona. Część czwarta. Od marzeń o królestwie do wielkiej klęski. Niecałe 3 lata minęły, jak z bicza strzelił. Nad księstwem wisiał cień wielkiej wojny z Rosją. Nic dziwnego, że najważniejszym zadaniem państwa było stworzenie jak największej armii. Liczebność wojska wzrosła 2,5-krotnie, z około 30 do 75 tysięcy żołnierzy. Rok 1810 minął w księstwie spokojnie, ale im bliżej było wyprawy moskiewskiej, tym sytuacja w kraju stawała się gorsza. Zerwanie i tak wątpliwego sojuszu rosyjsko-francuskiego spowodowało zamknięcie granicy imperium dla polskich towarów. Podobną blokadę nałożyły też Prusy. Do tego doszedł nieurodzaj, co sprawiło, że w księstwie wielu, przede wszystkim chłopów, cierpiało głód. Dodatkowo do księstwa zwaliło się kilkaset tysięcy żołnierzy armii przygotowującej się do wyprawy na wschód, których trzeba było zakwaterować i wyżywić. Dochodziło do wielu nadużyć, a nawet rozbojów i kradzieży. Mnożyły się skargi na kolejnych żołnierzy i oficerów. Że tak sobie z mieszkańcami postępował, jakby sam nieprzyjaciel postąpić nie mógł. A inny? Nie przestał na tym, co mu było potrzebnym, ale jeszcze zbytku szukał. Ale Polakom towarzyszyły też wielkie nadzieje. W planowanej wyprawie na Moskwę Polacy mieli być jedną z kluczowych kart cesarza Francuzów. Nie zmieniało to faktu, że stanowczej, oficjalnej deklaracji co do wskrzeszenia Polski Napoleon unikał. Za to nieoficjalnie swoim wysłannikom nakazał podsycanie entuzjazmu. Nie była to zresztą zbyt trudna robota. Było to jak z iskrą i beczką prochu. Powstanie więc Polska? Co mówię? Jest już Polska, a raczej nigdy być nie przestała. Przemawiał minister skarbu Tadeusz Matuszewicz podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu. W czerwcu 1812 roku zostaje powołana Konfederacja Generalna. Ogłoszeniu aktu Konfederacji towarzyszy wybuch entuzjazmu. Słowo jest wyrzeczone i Polska istnieje. O Boże, Boże, wróciłeś na ojczyznę i moje uszy zasłyszały słowa na zawsze w moim sercu wyryte. Polska żyje, Polska jest. Pisała księżna Izabela Czartoryska do syna. Płomień ogarnął większość społeczeństwa. Tylko nieliczni, jak Stanisław Staszic, nie dali się ponieść emocjom, za to chłodno analizowali sytuację. To jest jakieś kuglarstwo polityczne. Ambasador inaczej mówi i działa, cesarz inaczej. Czy po pierwszym starciu z Rosją znowu się naszym kosztem pogodzić nie myśli lub inne i olbrzymie przedsiębiorąc zamysły? Czy się nie chce wraz z nią przedrzeć do Indiów, aby tam ostatni cios zdać Anglii? Ta ciemna zasłona zamiarów cesarza niepokoi mnie. I nawet początek wyprawy wielkiej armii ciemnej zasłony nie podniósł. Być może w kwestii ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy polskiej Napoleon nie miał wyrobionego zdania. Pewne jest natomiast, że do żadnej wojny nie przygotowywał się staranniej. Praktycznie cała Europa została zmuszona do wystawienia swoich kontyngentów, nie wykluczając Prus i Austrii, które dały odpowiednio 20 i 30 tysięcy żołnierzy. W sumie Napoleon miał do dyspozycji około 650 tysięcy bagnetów i szabel. Francuzi stanowili w tej liczbie około 40%.
Także wysiłek Małego Księstwa był ogromny. Zliczając wszystkie formacje, dostarczyło ono około 80 tysięcy żołnierzy. Dodatkowe 20 tysięcy sformowano na Litwie i Białorusi. Część sił pozostała w kraju, część wcielono do korpusów francuskich. Z 40 tysięcy utworzono 5. Korpus Wielkiej Armii pod dowództwem księcia Józefa. W późniejszych latach tak o celu wyprawy pisał Napoleon. Gdybym poszedł na Petersburg, chwyciłbym Rosję za głowę. Gdybym poszedł na Kijów, chwyciłbym ją za nogi. Ale jeśli pójdę na Moskwę, ugodzę ją w serce. Zapewne jednak jego najważniejszym strategicznym celem było dognanie i rozbicie głównej armii rosyjskiej. Kierunek ofensywy poniekąd więc wyznaczali Rosjanie. Wojna wybuchła 22 czerwca 1812 roku. Tydzień później Wielka Armia wkroczyła do Wilna. 1 lipca powołana została Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nawet jednak wtedy Napoleon, nagabywany przez Wybickiego, by zadeklarował odbudowę Polski, odrzekł dyplomatycznie, że odbudowa państwa na terenach wyzwalanych przez jego armię zależy wyłącznie od Polaków. W praktyce był to apel o dodatkowe wojskowe oddziały. Nie jest to miejsce, by opisywać dzieje klęski Napoleona. Początkowo niewiele na nią wskazywało. W pierwszej fazie kampanii Wielka Armia w Rosję wchodziła jak w masło, a wojska carskie tylko się cofały. Wielka bitwa pod Borodino to było pyrrusowe zwycięstwo, podobnie jak zdobycie Moskwy, ogołoconej i pustej, do tego trawionej tajemniczymi i ogromnymi pożarami. Prawdziwą klęskę Wielkiej Armii zadał mróz. Po miesiącu postoju w Moskwie Napoleon zarządził odwrót. Jeszcze wówczas powodów do paniki nie było. Ale kilka dni później, znacznie wcześniej niż zwykle, uderzyła zima. Do tego armia rosyjska szła za wojskiem Napoleona trop w trop, uchylając się od wielkiej bitwy, lecz co chwila nękając ją walkami. Armie w odwrocie szarpały też oddziały powstańcze. Odwrót szybko stał się koszmarem. Mróz i zarazy dziesiątkowały nieprzywykłe do zimna oddziały. Echa wydarzeń rozniosły się po całej Europie. W wielu miejscach tylko czekano na takie informacje. Nawet w Paryżu próbowano przeprowadzić zamach stanu. Napoleon, by uspokoić sytuację, w grudniu opuścił armię i udał się do Paryża. To był gwóźdź do trumny wyprawy. Jeśli cała Europa z uwagą przyglądała się wojnie, to w księstwie aż wstrzymano oddech. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to być albo nie być dla odbudowy polskiego państwa. Choć cały czas liczono, że mimo klęski Napoleon podniesie się raz jeszcze, coraz częściej pojawiały się jednak i inne rachuby. Bo nie tylko cesarz Francuzów obietnicami próbował przyciągnąć Polaków. Posłuchajmy kolejny raz Łukasza Sobechowicza z Muzeum Historii Polski. Powstanie Księstwa Warszawskiego spowodowało, że elity polityczne państw zaborczych zaczęły raz jeszcze przepracowywać problem istnienia niepodległego państwa polskiego. Na przykład w 1809 roku, kiedy Austria zaatakowała Księstwo Warszawskie, najpierw pojawił się pomysł, by Księstwo Warszawskie zaoferować ponownie królowi pruskiemu i w ten sposób wciągnąć go do wojny z napoleońską Francją. A kiedy wyprawa księcia Józefa do Galicji odniosła spektakularny sukces i nagle losy wojny na tym teatrze działań odwróciły się, to pojawiła się druga koncepcja, to znaczy zaproponowano księciu Józefowi zmianę stron, przejście na stronę austriacką i odbudowę państwa polskiego w oparciu o terytoria Księstwa Warszawskiego i zachodniej Galicji. Innym miejscem, gdzie myślano o pozyskaniu Polaków z Księstwa Warszawskiego, była Rosja Aleksandra I, gdzie działał prężnie minister spraw zagranicznych, książę Adam Jerzy Czartoryski. Lobbował on u cara Aleksandra, by wykonać daleko idące gesty względem Polaków i realnie myśleć o odbudowie w jakiejś formie państwowości polskiej. Była to o tyle kusząca perspektywa, że Aleksander I uchodził wśród arystokracji i szlachty polskiej za osobę po pierwsze życzliwie patrzącą na
aspiracje narodowościowe Polaków, a po drugie Aleksander w przeciwieństwie do Napoleona był reprezentantem państwa, które opierało się o dawne tradycje. Stronnictwo rosyjskie było zresztą przez cały okres istnienia księstwa całkiem silne. Na jego czele stał nie byle kto. Książę Adam Jerzy Czartoryski, zaufany cara Aleksandra i szef rosyjskiej dyplomacji. Teraz w obliczu klęski, zwłaszcza obietnice cara, z dnia na dzień zdawały się coraz bardziej atrakcyjne. Uchylmy na chwilę drzwi gabinetu ministra Matuszewicza, by wraz z politykiem i poetą Kajetanem Koźmianem wziąć udział w rozmowie ministra skarbu i generała Ludwika Kropińskiego. Matuszewicz odezwał się. Przy nim można mówić otwarcie. On tak jak my nie Napoleona kocha, lecz Polskę. I rzekł do mnie. Czytałeś proklamację cesarza Aleksandra, którą generał Czaplic, wchodząc w nasze granice, rozrzuca? Gdy odpowiedziałem, że po raz pierwszy o niej słyszę, wyjął z koperty drukowaną odezwę do Polaków, której niespodziewana treść i najwspanialsze obietnice zadziwiły mnie. Cóż mówisz na to? Z kimże trzymać? Ale odrzekłem, niech Napoleon jeszcze pomięsza szyki cesarzowi Aleksandrowi i nowo utworzonej koalicji. Czyli skwapliwym przerzuceniem się na stronę nieprzyjaciela nie dostarczmy mu powodu do wyrzeczenia się Polski i do poświęcenia na swojej zemście jako niewdzięcznych i wiarołomnych. W ten czas ani istnienia, ani szacunek, ani politowania u obcych nie znajdzie. To też odpowiedział, skwapliwości nie potrzeba, ale namyślać się należy i oczekiwać. Klęska Wielkiej Armii była kompletna, a polskie wojsko praktycznie przestało istnieć. Do Warszawy wraz z rannym księciem Józefem przybyło około 800 piechurów i 900 jazdy. Tyle zostało z 40-tysięcznego korpusu. Mimo to Poniatowski chciał jeszcze bronić Warszawy. Z dużą werwą wziął się do odbudowywania armii, która w krótkim czasie wzrosła do 28 tysięcy żołnierzy. 1 lutego zapadła jednak decyzja o opuszczeniu stolicy. Tereny księstwa zajęły wojska rosyjskie. Powołana została też Rada Najwyższa Tymczasowa, która sprawowała zarząd nad krajem. Polacy musieli wybrać, czy w tej krytycznej chwili podążyć za Napoleonem, czy przejść na stronę cara Aleksandra. Książę Józef to rozdarcie rozumiał doskonale. Od dawna każdy Polak ma dwa sumienia. Że przede wszystkim Polak chce być Polakiem, i jeśli nie może go osiągnąć jedną drogą, to szuka innej. Poniatowskim też targały wielkie rozterki. Ponoć był nawet bliski popełnienia samobójstwa. Jego adiutant wchodzący pewnego dnia rankiem do sypialni księcia dostrzegł na stoliku nocnym dwa pistolety. Dziś je w nocy dwa razy miałem w ręku. Chciałem w łeb sobie strzelać, aby wyjść z trudnego położenia. Ale na koniec powziąłem determinację. Nie odstąpię Napoleona. Konfederacja i władze krajowe nie robią, co chcą. W politykę się nie wdaję. Jak żołnierz, honoru mego strzegę. Książę Józef, choć kuszony ze wszystkich stron, słowa dotrzymał. Pozostał wierny cesarzowi do końca. Zginął w nurtach Elstery podczas decydującej klęski Napoleona w bitwie pod Lipskiem. O dalszych losach ziem polskich przesądzili zwycięzcy, w tym przede wszystkim car Aleksander. Władca Rosji obietnice wcześniejsze spełnił, choć po swojemu i z pozycji siły. Na Kongresie Wiedeńskim doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego, formalnie niezależnego i posiadającego własną konstytucję, armię, sejm, sądy czy rząd. Z Rosją oficjalnie związanego wyłącznie unią personalną, ale w praktyce w pełni od niej zależnego. Do tego bez Poznania i Krakowa. Car nigdy też nie wywiązał się z mglistych zapewnień o dołączeniu do Królestwa przynajmniej części ziem zaboru rosyjskiego. Osiem lat, ledwie tyle przetrwało, i to formalnie, księstwo warszawskie. Ale jego krótkie życie było ekstremalnie intensywne. Już jego przyjście na świat wywołało ogromne emocje, przeważnie zresztą frustrację z powodu niespełnionych marzeń. Wbrew oczekiwaniom urodziło się niewielkie i o dziwnym kształcie, ale nawet ono dawało nadzieję. Nadzieję, że w przyszłości porzuci postać poczwarki. Krzepło pod wpływem nowego napoleońskiego prawa. Z wielkim sukcesem przeszło chrzest bojowy pod Raszynem. Dzięki kampanii w Galicji urosło też o połowę.
i miało dalej rosnąć. Tyle, że jego rozwój został zamrożony, i to dosłownie, na bezkresnych ziemiach rosyjskich. Ciśnięte między jawnych wrogów i farbowanych sojuszników mogło opierać się jedynie na swoim chrzestnym ojcu, Napoleonie. Wraz z jego upadkiem musiało upaść i ono. Ale być może jego czyny spowodowały, że roztańczony Kongres Wiedeński nie mógł koło jego sprawy przejść obojętnie. Tak w miejsce księstwa powstało królestwo. Skarłowaciałe i marionetkowe, ale podtrzymujące wiarę, prawda, że złudną, w odzyskanie rzeczywistej niepodległości. Księstwo Warszawskie przeszło do historii. I choć nie było to państwo na miarę aspiracji Polaków, to warto dodać, że tak blisko od tworzenia swojego państwa i pełnej suwerenności Polacy nie byli przez całe rozbiory, a na swój kraj musieli czekać jeszcze ponad wiek. I to wszystko w tym podcaście. Za wspólną wędrówkę po małym państwie wielkich nadziei dziękuję, Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podobał Ci się ten podcast? Posłuchaj innego. Powstanie listopadowe. Zmarnowane marzenie wolności. Podcastów Tysiąc lat Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.